Piotr Uszkowski, dyrektor pionu produkcji. Jestem osobą odpowiedzialną za produkcję trzech wydziałów w Mostostalu Siedlce. Jest to wydział zabezpieczeń antykorozyjnych, w skład którego wchodzą dwie linie cynkownicze, wydział konstrukcji stalowych i wydział krat pomostowych. W ramach ocynkowni pracujemy na dwóch liniach cynkowniczych, linii 7-metrowej i linii 13-metrowej. Średnia produkcja roczna obu linii jest to w granicach 70 tysięcy ton konstrukcji na rok, co daje jakieś 6 tysięcy ton konstrukcji miesiąc do miesiąca. Natomiast średnia produkcja miesięczna linii 13-metrowej waha się od 2800 ton do 3400-3500. Nowy piec cynkowniczy na linii 13-metrowej jest bardzo stabilnym urządzeniem. Różnica temperatur, jaką uzyskujemy jako gradient temperatur pomiędzy górną a częścią dolną pieca, jest idealnie taka, jak temperatury zadane. Różnica jest dosłownie stopnia czy dwóch. Rozkład temperatur sprawdzamy termoparą zewnętrzną zanurzaną bezpośrednio w cynku, tak żeby móc kontrolować urządzenia pomiarowe, jakie funkcjonują bezpośrednio na piecu. Aktualne zużycie gazu na linii 13-metrowej spadło nam znacząco, nawet o jakieś 35% w stosunku do zużycia poprzedniego. Poprzednie zużycie sięgało 32 metrów sześciennych na tonę konstrukcji. W chwili obecnej osiągamy 20, nawet mniej metrów sześciennych gazu na każdą wyprodukowaną tonę konstrukcji. Znacząco też poprawiła się jakość konstrukcji cynkowanej po modernizacji, wymianie pieca cynkowniczego z firmą Gimeco. Mam tu na myśli w szczególności jakość powłoki cynkowniczej, a w szczególności te wtrącenia, które się pojawiają, i cynkownicy doskonale ten problem znają. Są to wtrącenia twardego cynku w powłokę cynkowniczą. Jeżeli chodzi o zużycie cynku i powstawanie twardego cynku, mamy też bardzo dobre obserwacje. Zużycie cynku spadło do 6%. Poprzednio mieliśmy zużycie cynku w granicach 6,7%, 6,5%. W chwili obecnej gdzieś znajdujemy się na granicach 6%. Jeżeli chodzi o twardy cynk, to jesteśmy na poziomie 8-9% w stosunku do konstrukcji cynkowanej. Jeżeli chodzi o ilość powstawanych popiołów, nie ma to specjalnie zauważalnego ani wzrostu, ani spadku. Mogę spokojnie powiedzieć, że jest to ten sam poziom, przy którym byliśmy poprzednio. Po wymianie pieca cynkowniczego zauważyliśmy wyraźny wzrost poprawy jakości powłoki cynkowniczej, co też jest odzwierciedlone w rejestrze niezgodności, jaką wyprowadzimy, w związku z tym, że posiadamy zintegrowany system zarządzania jakością. Poprzednio mieliśmy do poprawy w granicach 3-4 wsadów na zmianę. W chwili obecnej, praktycznie rzecz biorąc, są to jeden, góra, dwa wsady, oczywiście wynikające z różnych powodów są to poprawy, ale jeżeli chodzi o poprawę jakości, jest bardzo znacząca i też zaobserwowaliśmy znaczącą poprawę równomierności powłoki na całym wsadzie. Podsumowując swoją wypowiedź i podsumowując opis urządzenia, które dostarczyła nam firma Gimeco, uważam, że jest to firma bardzo dobra, kompetentna, posiadająca bardzo duże doświadczenie w przybudowie pieców cynkowniczych i też w obsłudze bardzo wymagających klientów. Uważam, że urządzenie, które dostaliśmy, jest bardzo oszczędne. Mocno spadły wskaźniki zużycia energii elektrycznej i gazu. Spodziewamy się większego spadku, wzrostu też oczywiście cynku, ale mam też na uwadze to, że ten piec posłuży nam parę lat dłużej niż piece poprzednie i uważam, że w chwili obecnej jest to tak stabilne urządzenie i tak dobrze sterowane, że urządzenie powinno nam służyć w granicach 7, a nawet 8 lat.